najlepszego burgera na świecie. Jak się nazywa? Coś tam jest? Nasze maso. Aha, nasze mięso? Dokładnie. Pull up to door, my lover. Do what I want, I'ma do it forever. Yeah. I want it all, nothing less. I can do what he do, but I'm doing it better. Yeah. Mix match the chrome with Marjala. I can say what I want, I don't fall for the drama. Nah. New girl, California. She be driving California. She want me like the vaccine. I made a check, didn't need no degree. Yeah, I prove them all wrong, who didn't believe. Do it myself, I don't need no team. No, I can't, no scholar. Hey, make me go farther. You can say what you want, but I'm still unbothered. Go down, get back up. Do it all myself, don't need no backup. Back then, I cannot believe I called you a friend. Hit me up now, get left on red. Learn to forget, but don't forget. Think about the future, the past is dead. Live my life with no regret. Do wyboru mamy 4 rodzaje burgerów. Zwykły hamburger i cheeseburger lub z wołowiną wagyu. Wołowina wagyu to mięso z antrykota, a jej ceny sięgają 1000 zł za kilogram. Mamy także kilka kanapek do wyboru, m.in. z praską szynką lub pastrami. Do picia nielimitowana dolewka piwa i własna Coca-Cola. Warto dodać, że każdemu klientowi lokal proponuje wodę. No spróbuj tam inną wołowinę, nie? Bo ty lubisz inne burgery. Dobra, spróbujemy. Tyk. A chcesz coś do picia? Teraz ty nazywałeś piwo, nie wiem. Pole wezmę. No to weź. Hej, no. Nie, piwo weź, jak jest za taką cenę. Ja no wezmę kolę, bo to jest też jakaś lepsza kola. No dobra. Kurwa, nie tu. Szuku. Nie żartuję. Paragonik. 177 zł. You want, but I'm still unbothered. Go down, get back up. Do it all myself, don't need no backup. Back then, I cannot believe I called you a friend. Zamówiliśmy 2 burgerki i kolę, jakąś ekstra. I mamy burgerki. Jaki masz, Patryk, ty? Wagyu. Ja mam cheeseburgera, a wy jakie macie? Cheeseburger. 2 cheeseburgerki. Fajnie, że są na pół przecięte, bo można skosztować, jak się weźmie 2 różne, nie? I jak? Dobre czy nie? Dobre. Czy macie taką bułkę z makiem? A Patryk ma zwykłą. To ja myślałam, że mam taki wysmażony, bardziej na czerwono. No bułka mi smakuje, bardzo dobra. Mięso też, ale dla mnie jest zbyt mało wysmażone. Mm. No dobry, ja nie lubię burgerów, a ten jest dobry. Ja. Pamiętacie, jak wszyscy byliśmy uwaleni w Katowicach? Skala od 1 do 10. 7. 8. 8. 8 etka? No ja bym dał 8. 8, no. No. Który lepszy? No ten twój. Mięso jest dużo lepsze. Mniej takie, bardziej jest wysmażone, o. Chyba, że to inaczej jakoś nazwać, bo nie mam słowa teraz. Nie wiem, takie inne to mięso niż normalny burger. Albo było specyficzne. Mnie muli pod zwykłym. Albo było słone, albo nie słone. Myślę, że jest słone bardziej. Słone chyba, no. No dobry był ten burger, a ja nie lubię burgerów, a ten był nawet dobry. Zjadłabyś jeszcze raz? Zjadłabym. Dużo sera było, takiego przypieczonego. Słuchajcie, jeśli chodzi o jakość wołowiny, to naprawdę to są 2 rodzaje, lepsza i gorsza. Jakaś wajo? Wzięliśmy jednego takiego cheeseburgera. Tylko 4 było do wyboru. I zapłaciliśmy ile? 133 zł z kolą. A woda jest w gratisie dla każdego, jakby ktoś chciał. I fajnie, że można sobie ją nalać z takiego kraniku, nie? I no. Piwo też. Ale warto tu przyjechać i spróbować coś innego. Oczywiście można sobie jeszcze kupić wołowinkę na wynos. Zobaczcie, jaki klucz do toalety na kości.